Prowincja brazylijska jest bardzo mała, ale to nie znaczy, że niewiele robimy. Dzieła prowadzone przez Zgromadzenie Księży Marianów są w kraju kawy naprawdę duże. Prowadzimy dwa wielkie dzieła w Brazylii. Mam tu na myśli Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Curitibie. Ono ma nie tylko wymiar lokalny, ale narodowy. Drugim naszym ważnym projektem jest wydawnictwo. Dzięki niemu możemy dotrzeć do wielu czytelników, pokazując im, jak Boże Miłosierdzie wygląda w praktyce. Szczególnie ważne w misji mariańskiej jest proklamowanie Bożego Miłosierdzia poprzez nauczanie. Z drugiej strony stawiamy na pracę z ubogimi i to w każdej prowadzonej przez nas parafii. Osób potrzebujących jest sporo i do pomocy angażujemy też inne osoby, także świeckie. Edukacja pozwala niektórym wyjść z biedy, co jest praktycznym wymiarem Bożego Miłosierdzia. Myślę, że posługa misyjna na faweli jest szczególnie wymagająca. To niebezpieczne miejsce i nie wszędzie możemy poruszać się swobodnie. Bez głębokiej wiary ciężko byłoby tam pracować. Jednak duszpasterstwo polega na oddaniu swojego życia innym. Działanie w takim środowisku jest bardzo ważne. Ci ludzie nas potrzebują na co dzień, a praktyczny wymiar naszej posługi to między innymi także lekcje judo czy program prowadzony z marynarką wojenną Brazylii. Staramy się wyciągać dzieci z tego środowiska, aby dać im perspektywę na normalne i uczciwe życie.